Szanowni Państwo, jesteśmy we Wrocławiu. Chcemy naszym mieszkańcom pokazać, jakie możliwości daje nam Odra w zakresie turystyki, rekreacji. Chciałbym, aby rok samorządowy Odry dla województwa opolskiego był przede wszystkim wspaniałym czasem, kiedy pokażemy inicjatywy turystyczne, kiedy pokażemy, co mamy do zaoferowania jako partnerzy samorządowi. Myślę, że połączenie sił wszystkich województw, które są położone nad Odrą, pokaże również siłę oddziaływania Polski Zachodniej, jako regionu, który zarówno ma swoje zobowiązania wobec części polskiej, mówiąc tutaj o tym prawym brzegu Odry, jak również o tej części zagranicznej, czyli współpracę z Niemcami. Dzisiejsza konferencja dotyczy przede wszystkim Odry. Odry jako rzeki przyjaznej, Odry jako rzeki z przyszłością. Ale to, co jest bardzo istotne, to to, że dzisiejsza konferencja jest takim sygnałem o zjednoczeniu sił w samorządach, przez które przepływa Odra i daje nam, jakby nie było, powiedziałbym, takie wspólne działanie, zorganizowane działanie, no bo powiedzmy sobie uczciwie, potrzeba tutaj wielu partnerów i strony rządowej, i strony samorządowej, i tej strony społecznej. I dzisiaj chyba w tym dniu mamy takie dopełnienie. Sejm przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018 do wystąpienia rzeki Odry. To przedsięwzięcie włączyły się kolejne województwa śląskie, opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.